O, tu będę jakiś, może w tym będzie woda. Bateria, no nie. Rapidie jakieś. Naprawa napędu. Złom. Jest woda! O, jest jak dobrze. Elegancko. Tu jest locked, tu nie wyjdziemy niestety. Ale chwila, po kolei. Tu jest... drzwi zaspawane, tam było wejście na dół, tutaj. Tu jeszcze był jakiś most, ale tu też jest zamknięte przejście i tu też jest zamknięte. Czyli mamy tylko dwa wybory prowadzące nas dalej, czyli możemy... Czyli ja bym powiedział tak, żeby było jakieś logicznie, to tutaj, powiedzmy, w to pomieszczenie i tak na dół tu wpłynąć. A nie, tu już byliśmy w takim razie. A, tu już byliśmy. A więc przejście na dół takie szybsze. To tutaj się wbijamy od razu. Cyk, rozcinamy sobie te drzwi. Dzisiaj jeszcze patrzyłem na komentarze, właśnie bardzo dziękuję za takie komentowanie tych odcinków, bardzo mi to pomaga. Widziałem tam propozycję, żeby jak w przyszłej bazie będziemy rodzić tam koło tych wulkanów, powiedzmy takich, żeby zrobić sobie reaktor termalny, więc na pewno z takiej opcji skorzystam też. Więc bardzo dziękuję za ten komentarz i też widziałem komentarze, żeby skanować te pozostałości tych C-tracków, bo mogą być jakieś moduły dodatkowe do nich, więc za tą poradę też bardzo dziękuję. I jeszcze była porada dotycząca tych C-tracków, żeby to skanować i... A, bo tu do góry jest. I tak jeszcze muszę sobie przypomnieć... nie pamiętam już do czego było, ale tam bardzo dziękuję jeszcze za te porady. A wracając do odcinka, zaraz jeszcze tutaj zgłębmy ten statek doszczętnie jeszcze, żeby tutaj niczego nie ominąć, więc... Myśmy tu wpłynęli, tam na dole nic nie było, czyli jeszcze nam tylko góra została tak dokładnie do badania. Tak, tu jest ten złom, no to tego nie musimy brać. Dobra, tu skrzynka. Kostka tu. Tu nic nie ma. Palnik mamy już. Okej, złom. Ze złomu wiem, że da się robić tytan i to da bardzo dużo, więc jak będę potrzebował tytanu, to na pewno po złom będę tutaj przychodzić, bo widzę, że koło tego statku właśnie jest strasznie dużo tego tytanu, a to jest łatwo do zdobycia. Bardzo, więc na pewno z tego skorzystam. I co, to chyba wszystko, co tu możemy znaleźć w tym statku. Więc możemy go już chyba opuszczać, więc zapiszmy sobie grę. Tak, tu mam latarnię ustawioną, radi latarnię, więc sobie go nie zgubię nigdy. I tak mieliśmy tam lecieć, ale stwierdziłem, że jednak żeśmy odkryli teraz tyle tych rzeczy, to wrócimy się najpierw do bazy, odłożymy sobie, uporządkujemy sobie jakby nasz ekwipunek i wrócimy się. Tam przypomniało mi się właśnie, to była nawet na początku gierki to odkryłem. Jak są to takie mosty, tam gdzie był ten, odkryliśmy tego obcego Alana, to tam na dół byśmy poszli. Dobra. Bo tam były te takie głębsze, co tam się bałem, bo tam było takie straszne. A dobra, tutaj zauważyłem lead, co mi się bardzo podoba. Ja chyba mogę nawet prawnę zbierać te materiały. Tak, podnieś, okej. To prawn będzie bardzo przyjemny do korzystania z litu, jak tam jest ten taki wielki potwór, którego no nie za bardzo mam szansę przetrwać. No, zostaw mnie, co ty robisz? Ale żeśmy zdobyli też ogniwa energetyczne jedno, więc do perałyna nam się na pewno przyda. Tak, siarka. Pewnie zaraz spotkamy tutaj tego potwora. Albo i nie, nie wiem. Bo on gdzieś tu pływa na tych właśnie takich wulkanikach. Ale nie jestem pewien dokładnie gdzie. Ale... tutaj sobie spałaszujmy te wszystkie obszary z tego całego tajlitu. O, weźmy sobie go. No podnoś. Dobra. Ten prawny jest chyba odporny na te kulki, więc je ignoruję już. Chyba nic sobie z niego nie robię. Tu jeszcze widzę jeden. I myślę, że ten zapas tam starczy i... dzięki temu litu i diamentom, które mamy już, zrobimy sobie ten moduł głębokościowy do C-tracka WZ1.
pierwszy. Na pewno on będzie, na pewno się nam przyda bardzo. Więc chętniej bardzo go zrobię. No i co, trzeba byłoby wreszcie się naszą bazą zająć, bo tak taki koczowniczy tryb życia mamy, powiedzmy. A trzeba byłoby się tak posiedlić w jednym miejscu, już tak na stałe, zrobić taką bazę i tylko potem ulepszać o dane pomieszczenia. Dobra, już mi się wyczerpał ten ciąg pionowy, powiedzmy, tak nazwijmy. I nam jeszcze do bazy 300 metrów, to już prawie jesteśmy. Tutaj sobie tylko hop. I teraz shift do przodu. Cyk. Dobrze, że znalazłem ten ulepszenie tego ciągu, tego właśnie, tego powiedzmy ciągu, tego boosta takiego, tego prawna, że lepiej mnie wznosi. To jest bardzo przyjemne. O, już widać naszą konsolę pojazdów. No i jesteśmy w bazie już. Pięknie. Ja bym tak musiał wymienić sobie to ogniwo energetyczne jedno na to nowe. Wziąć te wszystkie rzeczy, rubiny, diamenty pozdobywaliśmy, więc zadowolony jestem bardzo. Odłóżmy sobie ten naszych... Yes, although... You cannot know for sure what it is, but it is certainly of significant import. I know. Signal location uploaded. No, mamy kolejny artefakt, który jest zaznaczony. Gdzie? Tam PK8. Też myślę, że sobie go odwiedzimy z miłą chęcią. Ale na początku odłóżmy sobie ten złom, bo on nam dużo zajmuje miejsca. Tutaj te tytan. Diamenty. Woda sobie przy okazji wezmę już do ekwipunku. Baterii żeśmy dużo zdobyli. Bardzo przyjemnie. I tak, woda. Vital signs stabilizing. Zaraz sobie uzupełnimy to wszystko. Apteczkę sobie wziął jednak do ekwipunku, bo to się przyda. I tak, od razu sztabka plastali, czyli lit. Chyba nawet dwa razy. Szkło emaliowane. A tak, tytan. Dwa razy lit. Zaraz zobaczymy. Ołów, diament. A tu jest tylko lit dwa razy, dobra. Czyli jeszcze diamenty dwa razy i ołów dwa razy. Czyli diamenty dwa razy. I ołów. Tu są dwa diamenty. Jeszcze tylko dwa ołowie. Nie wiem, czy tyle mam. Mam. Ale ołów, mam już problem z ołowiem, więc... Trzeba by było tak się sprężyć z tym. Tak się jeszcze wracam, bo zauważyłem, że tutaj mam te właśnie moje narzędzia tak na wyczerpaniu już, więc od razu wymienię baterie w nich. Siglight. Dobra, i włożę te do ładowania. Hop. Wezmę sobie jedną zapasową. No i dobra. Teraz tak, zaraz się jedzeniem zajmiemy. Jeszcze tylko wrócę tutaj, bo tu jeszcze mam sporo rzeczy. No, tu mam sztabkę plastali. Ale to się nawet jak się jedną zrobi, to nic nie szkodzi. Bo to się zawsze wykorzysta też na sztabki plastali, tak jeszcze gdzie. Do nowych craftingów, więc na spokojnie. I tak, chyba to można tutaj zrobić. W sprzęcie. Nie, tu mam latarkę czołową. Odkrytą. Tu mam to. Nie, ulepszenia Citraka, a tu są ulepszenia prawna. Ramię wiertnicze, to właśnie. To mi ktoś pisał właśnie o tym. O ramieniu wiertniczym. Tego nie mam. Więc sobie przypnę recepturę. Stworzę sobie to. I ramię wiertnicze, lit, tytan. Więc tak, wracamy sobie jeszcze po jedno. Po jeden lit, 5 tytanu i 4 diamenty. Ale te diamenty zainwestujemy w te ramy wiertnicze, żeby można było wydobyć potem więcej tych diamentów. Tylko że ja chyba nie mam tyle diamentów. Nie, nie gadaj. Chyba że w schowku. Muszę mieć w schowku, no nie może to być inaczej. Jest, dobrze. 4 diamenty, 1 lit i 5 jeszcze tytanu. Dobra. Ten schowak też sobie zaraz opróżnię.
Okej, 5 tytanu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, mam wszystko. I zrobimy sobie te upgrade'iki. Cyk. No, tu coś jest nowego, to, nie, to mnie nie interesuje. I ramię wiertnicze, no i... Super. To będzie na pewno lepsze do naszego tego. Czyli dajmy sobie... Tutaj, na prawe, tak, na prawe. No. Elegancko. Dobra, wychodzimy i damy sobie teraz naszego Seatraka. Załóż. I 300 metrów, czyli... A nasz Prawn ile ma? Prawn ma 400 metrów, czyli tak jest bardziej wydajniejszy od tego, od Seatraka na razie. No to nic. Ta jednostka równoległego przetwarzania sygnału. Żeśmy, mamy 2 na 3. A już tam nie było więcej niestety tego, więc... Bardzo żałuję, ale chyba to... Tak mi się wydaje, że będzie z tym... Z dokiem stacji Delta właśnie tam połączone. Tak mi się coś wydaje. Ale tak, mieliśmy jeszcze dzisiaj lecieć. Zapiszę sobie tylko gierkę. Tam do tego, po te nowe schematy. Więc napoję się tylko. Bumerang. Jezu. Pęcherzówka. Neonówka, bumerang. To. Pęcherzówka. Co, jest jeszcze więcej pęcherzówek tu. Tu jest jeszcze jedna. Tu jeszcze jedna pływa. A nie, to pingwin. Pingwina z pęcherzówką pomylić, naprawdę. Nie, tu też kolejny pingwin, ale tu są pęcherzówki. Ulala, tu się ukryło. Nie jest mi jej. Już mi pingwin chciał ją zabrać. Ale nie dałem się. Tak, wróćmy sobie, skraftujmy sobie to i polecimy akurat w noc, kiedy będzie pod wodą i tak ciemno, więc nikt nam to nie szkodzi. Dobra, sobie tutaj na soku tylko. Kraftując przy okazji wodę. Dobra. Oj, dużo wody, zawsze to lepiej. Tak, bumerang. Cyk. Łypacz arktyczny. Neonówka. Dobra, i teraz tak, hop, hop. Hop, hop, hop. Napojeni, nawodnieni, wezmę sobie tą wodę. Wyładujemy sobie z tego sprawna te rzeczy jeszcze niepotrzebne. Tutaj do naszej bazy. Hop, dobra. I możemy w takim razie lecieć na podbój. Narzędzie naprawcze, cyk, naprawimy sobie prawna tylko. No i wchodzimy. Teraz tak, jeśli tam jest do stacji Delta, tu są te mosty, to tak gdzieś po środku były. Było to takie wejście w dół, powiedzmy, takie głębokie już dosyć. Tam jest kopalnia, miejsce na bazę. Baza będziemy mieć dosyć blisko tego tutaj, więc takim, powiedzmy, samym centrum mapy. Ale się fajnie świecą te mosty. Dobra, zapiszemy sobie przed tutaj wpłynięciem te głębiny. Hop. I lecimy. Totalnie w dół. W czeluścia. Ciekawe, czy będzie coś głębszego niż ta dziura. Czy coś głębszego znajdziemy jeszcze. Ale tak, tu jest Seaglide. I tak, i tu się zaczyna to. I tu były takie dziwne dźwięki, które mnie bardzo niepokoiły. No ale dobra. Zapisałem sobie gierkę, więc nic się nie powinno stać, ale widzę już tutaj ciekawą rzecz. Jaką jest diament. I od razu sobie go zgarnę. Dobra, wbijajmy się do naszego prawna i lądujmy tutaj. Czy coś tutaj O, już widzę. I co to jest? Co to jest?
bo to jest coś, co ma jakieś czerwone oczy. I tu żyje. Ale co to robi? Ojojoj. A to taki odgłos. Ujo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 j
ładowania elektryczne mi robi. O, tu coś znalazłem. Dobra, ale czy kolega się już odsunął? Dobra. Moduł fabrykatoryjny. Tu coś jest, galareciak. Okej, zbierzmy go sobie. Galaretę tutaj naszą. O! Okej. Ignorując tamte rzeczy, sprawdźmy, co myśmy odkryli teraz. Jakiś moduł do Citraka. To, co chciałem odkryć. Tak, gdzie to jest? Tutaj jest. Moduł fabrykatoryjny, czyli chyba to jest taki z fabrykatorem, z tym craftingiem, powiedzmy. Będziemy mieć w Citraku. Dobra, tu są kolejne rzeczy. Tak, dzisiaj poeksplorujmy sobie wszystkie tutaj te. Moduł przestrzeni ładunkowej. Okej, okay. Bateria. Pozbierajmy przy okazji też te wszystkie. Co tu nie wpłynę? Okej, okay. Tu galareciaka bym zebrał sobie, bo może się przydać. I ciekawe, co się stanie, jak te wszystkie na przykład chciałem zebrać roślinę tlenową, będąc sprawnie, co ja zrobiłem właśnie w tym momencie. Czy na przykład, bo wreszcie mi się skończą te zasoby, jak na przykład galareciaki albo te winorośla. Czy ja mogę jakoś hodować, czy coś z nimi robić, żeby się nie skończyły nigdy? Coś takiego musi być. Jak ktoś wie, to by mi napisał w komentarzu, jakby ktoś miał taką odpowiedź. Mi to ułatwiło. Na pewno jakieś przyspieszenie tego odcinka i ogólnie progresu. Ale dobra, mam już drugi moduł fabrykatoryjny. Jeszcze tylko jeden. Tu coś nowego. Pandragora pnąca. Okej. Okay. Jakaś nowa roślinka. Tak, diamenty. Widzę, że tu bardzo obfite ta jaskinia. Obfite diamenty, więc... Bardzo mnie to cieszy. Tu już byliśmy, czyli takie kółko zrobiliśmy. Tam jest jeszcze głębiej. Okej. Okay. Chyba nic nie pływa. Moduł fabrykatoryjny, okej. Tu już mamy cały. I chyba sobie w następnym odcinku chyba sobie go skraftujemy. Ale tak widzę, że już tam tak 350 metrów tego pra... A to co? Co ja właśnie znalazłem? Coś bardzo fajnego. Tak patrzę na to, to takie jakieś... Normalnie, co to? Do świata obcych. Normalnie jakiś... Jak to się nazywa? The artifact you found contains traces of information suggesting what has become of my people. Obelisk, o tego mi słowo brakowało, obelisk. Dobra. O, nawet się tak nazywa, to dobrze, myślałem. Ale kostka jonowa, bardzo przyjemnie. Recyklotron. Co to może być? Recyklotron, coś odblokowałem. Jeszcze fajne nowe rzeczy. Czyli gra ma dużo do zaoferowania. Przetwarza rzeczy na elementy składowe. Czyli chyba po prostu rozkłada rzeczy na te pierwsze części, czyli odkraftuje, powiedzmy, taki odcrafting table. Dobra. I dobra, się zaraz pogubię. Ale nie, kółkośmy zatoczyli, kółko. Tak, pójdźmy sobie do tej takiej głównej części jaskini tutaj. Co tu jeszcze możemy znaleźć? A tu jest ten jeden, tu jest jeden na razie, to się go tak bardzo nie boję już. I tak, tu jest jakaś część. Tak pływa tutaj, czy nie wiem, czy tak mogę wyskoczyć sobie z tego prawna, ale dobra. Moduł fabrykatoryjny to już mam. Moduł fabrykatoryjny to też już mam.
tak, czego mi brakuje tylko jeszcze do tego? Nie to, nie to, nie to. Moduł przestrzeni ładunkowej jeszcze tylko jeden. Weź się uspokój. Popaczku, nic mi nie zrobisz, tak. No tutaj. No musi być gdzieś jeszcze ten jeden moduł. Rarysz, seryczce. I tak mi nic nie zrobisz. To może to będzie? Nie no, moduł fabrykatoryjny, ale zeskanuję, żeby... Żebym się już nie mylił. Dobra. Ale ukryty diament, ale nic przede mną się nie ukryje. O, galareciak. Dobra. Jeszcze mogę trochę w dół polecić, więc jeszcze tutaj polecę trochę. I tych diamentów tutaj pozbieram, bo na pewno się przydadzą, a będę mieć już ich całkiem sporo. A pamiętam, że jeszcze w tej jaskini, tam gdzie mamy kopalni, w kopalni jeszcze były te diamenty. Więc tam jeszcze na pewno zajrzę. Oby to było to. Dobra. Jest, w przestrzeni ładunkowej. Let's go. No. Nic mi nie zrobi. Odkryłem wszystko. Tak, to już mamy, to już mamy. Te diamenty jeszcze pozbieram, dopóki są tak na widoku. Bo kiedyś mogę żyć. Co jest? Fabrykatoryjny. No i chyba tutaj byłoby tylko po to ta jaskinia, żeby nam ułatwić tutaj zdobycie tych właśnie. No wbij się, bo chcę po tego diamenta. O! Dawaj, 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 dawaj. Kurczę. No mogę go zdobyć. Chodź tu do mnie. Elegancko. Nie, tu nic nie ma, tu są tylko takie jakieś świecące kulki. To co, myślę, że odcinek się udał, zdobyliśmy nowe dwie rzeczy do naszego C-Tracka, czyli moduł fabrykatoryjny i tą dokładnie w przestrzeni ładunkowej. Dołączony moduł C-Tracka zapełniający dodatkowe miejsce na magazynowe, a tu jest dołączony moduł C-Tracka do produkcji narzędzi i sprzętu. No i super. No i tak. No to myślę, że jeszcze właśnie, żeśmy odkryli ten statek, żeśmy jeszcze bardziej spałaszowali, powiedzmy, tak to ujmijmy. Nowy artefakt architektów mamy do odblokowania, tam jeszcze mamy do przejścia, tu mamy już zrobione. Bazę trzeba też zbudować, więc jeszcze mamy dużo rzeczy do zrobienia, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnych. Cześć!